obecnie dostrzec można wzmożoną aktywność organów ścigania w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej. W zasadzie codziennie słyszymy o doniesieniach medialnych o zatrzymaniach menadżerów, przeszukaniach w spółkach. Taka informacja medialna może wywrzeć bardzo negatywne konsekwencje dla wizerunku spółki. Reputacja, którą spółka buduje latami, w ciągu jednej chwili potrafi zostać utracona. Nie bez przyczyny wśród badanych przedsiębiorców, zarówno z sektora prywatnego, jak i publicznego, zgodnie wskazuje się, że największym ryzykiem jest ryzyko reputacyjne. Reputacja stanowi o wartości przedsiębiorstwa. Jak zatem ją uchronić? Pomocny w tym względzie jest system compliance, który powinien zostać zaadaptowany w organizacji przedsiębiorstwa. Istotą compliance jest zapewnienie zgodności działalności przedsiębiorstwa z przepisami prawa wewnętrznego, regulacjami wewnętrznymi, regulacjami organów nadzorczych oraz wartościami etycznymi, które są aplikowane w przedsiębiorstwie. A żeby skutecznie zarządzać ryzykiem, trzeba je najpierw zidentyfikować. Musimy wiedzieć, jakie jest zagrożenie, ażeby móc mu skutecznie przeciwdziałać. Identyfikacja ryzyka poprzez jego mapowanie pozwala na mitygację ryzyka oraz odpowiednią reakcję w przypadku jego wystąpienia. Wartość compliance zdaje się dostrzegać również giełda papierów wartościowych, która w ubiegłym roku, na jesieni 2018 roku, wydała standardy w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności. W tych standardach, które mają obowiązywać wszystkie spółki notowane na rynkach giełdy papierów wartościowych, znajdujemy rekomendacje w zakresie obowiązku powołania komórki compliance lub compliance officera, czyli osoby, która ma czuwać nad zgodnością działalności danej spółki z prawem i mitygować ryzyko antykorupcyjne. W drugim punkcie spółki zostały zobligowane do tego, ażeby stworzyć u siebie system, anonimowy system informowania o nieprawidłowościach. Po wtóre, co też jest bardzo istotne, spółki powinny należycie weryfikować swoich kontrahentów. W zakresie whistleblowingu, czyli systemu informowania o nieprawidłowościach, istotnym jest, ażeby wykształcić taką kulturę w organizacji przedsiębiorstwa, która wzbudza zaufanie sygnalisty, czyli pracowników, do kanałów informowania, czyli do compliance officera, który będzie następnie rozpatrywał tę nieprawidłowość. Wartością jest, ażeby to najpierw informacja o naruszeniu wpłynęła do spółki i została przez spółkę zbadana i wyjaśniona, aniżeli najpierw miałaby być kolportowana przez media albo zgłaszana do organów ścigania. Działania GPW zdają się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rynku. Dlaczego? Ponieważ w zeszłym roku pojawił się projekt ustawy, nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która znacznie rewolucjonizuje odpowiedzialność tą quasi-karną przedsiębiorstwa. Jakie są założenia tej ustawy, tego projektu ustawy? Otóż znacznie poszerzono zakres odpowiedzialności spółki. Spółka odpowiada za czyny własne, czyny cudze, za wszystkie przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Bardzo zaostrzono również katalog kar. Na spółkę może zostać nałożona kara nawet do 60 milionów złotych, w tym przedsiębiorca może, spółka może zostać rozwiązana. Ta ustawa jako pierwsza, ten projekt ustawy jako pierwszy zakłada i obliguje spółki średniego szczebla, czyli średni, duży przedsiębiorca do tego, ażeby powołała w swojej organizacji komórkę compliance bądź osobę odpowiedzialną do zarządzania ryzykiem braku zgodności. Jest to pierwszy prawny, będzie to pierwszy prawny obowiązek powołania compliance dla spółek, dla biznesu nieregulowanego. Nowa ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych jest rewolucyjna również z tego względu, że przerzuca ciężar dowodu na przedsiębiorcę. To przedsiębiorca będzie musiał wykazać, że dochował należytej staranności w organizacji swojego przedsiębiorstwa, czyli w czym? Czyli we wdrożeniu procedur i systemu compliance w swojej organizacji. Zwróćmy teraz uwagę na trzy naczelne korzyści z wprowadzenia systemu compliance w organizacji przedsiębiorstwa. Po pierwsze, compliance ma zapewnić zgodność działalności przedsiębiorstwa z prawem, czyli stanowi bufor ochronny przed nałożeniem kar pieniężnych, odszkodowań, grzywien na spółkę. Po drugie, compliance, system compliance, jego wprowadzenie, wdrożenie wzmacnia wiarygodność spółki w oczach różnych grup interesariuszy, klientów, kontrahentów, inwestorów. Po trzecie i najważniejsze, system compliance podnosi wartość i atrakcyjność rynkową przedsiębiorstwa. Każdy z inwestorów chce inwestować w spółkę bezpieczną i transparentną. Podsumowując, system compliance nie powinniśmy traktować jako niewdzięczny koszt, ale stanowi to atut i gwarant dla spółki, że jej wartość nie zdewaluuje się zbyt szybko.
co dla spółek publicznych stanowi szczególną wartość.